Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu, weekly vlogu. To będzie vlog berlińsko-polski. Jadę pod koniec tygodnia do domu, także jestem bardzo podekscytowana. Do tego czasu będę przynudzała szkolnymi rzeczami. Mam sporo nauki, dzisiaj miałam egzamin, miałam dzisiaj prezentację. Jutro cały dzień piszę eseje, w środę mam szkołę, a od czwartku już na szczęście wolne, powiedzmy, także zapraszam. Kto oglądał surowego foodbooka, ten wie, że zrobiłam gazpacho i nie uwierzycie, ale zamroziłam go całkiem sporo i właśnie sobie je rozmroziłam przez noc. Dorzuciłam ze szklankę takiej białej drobnej fasolki, połówkę pokrojonego pomidora, myślę, że tak pół szklanki wcześniej już ugotowanej kaszy pęczak. I dorzucę jeszcze rukolę, mam trochę pieczywa i zrobiłam sobie taki oto gulasz. Jest fatalna pogoda, mam ochotę na rozgrzewającą zupkę. A gotowa zupka prezentuje się w ten sposób. Mam tutaj rukolę, słonecznika, trochę chleba, który też sobie podprażyłam, także to takie powstały mi grzanki. I no mówię, jest to taka sycąca, pełna wartości odżywczych zupa. Chciałam tylko pokazać wam, jak wygląda deser marzeń, czyli donaty, które dostałam od Claudii, która pracuje w Bramwell's Donuts, tutaj w wegańskiej pączkarni. Słuchajcie, to są smaki na lipiec, tahini, a to jest hibiskus. Jestem po prostu mega podekscytowana na testowanie. W ogóle, to są trochę na nielegalu. Nie wiem, czy to w końcu powiedziałam, ale to są pączki na lipiec, których jeszcze nie ma, bo jest dopiero dzisiaj 25 czerwca. Peach takie średnie, suche trochę, hibiskus, pycha, tahini, życiem. Aczkolwiek najchętniej bym połączyła pyszne, nasączone ciasto z hibiskusa z tym tahini. Nie w ogóle po co tym mówię, bo sądzę, że wiele z was miało okazję zjeść te pączki. Ale polecam, że jesteście w Berlinie, Bramwell's Donuts, absolutny must. Wiecie, co wam powiem? Że strasznie ze mnie niemrawa vlogerka. Już nie chce mi się z siebie samej słuchać, jak półko mówię, och, jestem taka zmęczona, uczę się całymi dniami. Nuda na vlogu. Także dzisiaj byłam w Thank You Natural Food znowu. Słuchajcie, 6 godzin pisania eseju. I robiłam to tak na egzaminy, także było to wykańczające. Jadłam pyszne, tam mają cudowną kawę, jadłam matcha smoothie bowl, jadłam cudowną sałatkę, taką ala meksykańską i piłam najlepszą na ziemi wodę kokosową. Kocham ją, jest po prostu genialna, żeby tylko jeszcze nie była w puszce, tylko na przykład w szkle, to byłoby cudownie. W każdym razie ona jest w ogóle stąd, z Berlina. Przyszłam do domu i jestem oczywiście wykończona, więc serial. Ej, słuchajcie, trochę mi głupio, ale miałam dla was zrobić Get Unready With Me. Zwalę na to, że jest ciemno. No bo jest ciemno, nie? Zobaczcie. Ponuro. Teraz widać, jak jest ciemno. Więc nie nagrywam, tylko kiedy ja to nagram, nie wiem. Challenge na dziś. Próbuję jeść gulasz pałeczkami. Trzymajcie za mnie kciuki. Pamiętacie ciastko z zeszłego tygodnia? Właśnie upiekłam sobie jedno. Ale stypa, kochani. Jak widzieliście, byłam na meczu. Jest środa. Niemcy przegrali. Byłam z moim kochanym Łukaszem. Dla wszystkich, którzy myśleli, że jesteśmy parą na Instagramie, nic z tych rzeczy. I wróciłam do domu i jadę do Polski. W piątek rano zmieniły mi się plany niestety, miałam jechać jutro, ale tak wyszło i po prostu jadę dopiero w piątek, także jutro będę trochę też nagrywała i wykorzystam ten czas, słuchajcie, bo muszę się przygotować do szkoły na powrocie z Polski. Biorę do Polski i jadę na tego openera, także jestem mega szczęśliwa. Taki mam zjazd, słuchajcie, po tym meczu. Dzień dobry, kochani, mamy czwartek. Dzień, w którym miałam jechać do Polski, miałam jechać do Poznania, ale nic z tego nie wyszło i jest mi bardzo smutno, ale trudno. Po prostu się, słuchajcie, nie wyrobiłam.
bo miałam jechać dzień wcześniej, ale jest to jak zawsze mega głośno, dzięki wszystkim. Ale po prostu mam nienapisany esej, mam nienagrane dwa filmy, które nagrałam właśnie. Mam niezrobione notatki na egzamin, a wyjeżdżam, słuchajcie, do Polski na 10 dni. I wracam na 3 egzaminy i prezentacje. Po prostu od razu, z marszu. Więc wiem, że jak będę w Polsce, to nic nie zrobię, bo będę w kółko z rodziną i z przyjaciółmi, a potem na openerze. W związku z tym, czekajcie, teraz jak to oglądacie, to chyba jest po openerze nawet. Tak, oglądacie to po openerze. Mam nadzieję, że wymówiłaś się dobrze, Karo. W każdym razie mam po prostu przekichane i dzisiaj jest bardzo ładny dzień w końcu i fajnie byłoby coś porobić na dworze społecznego, miłego, ale wczoraj byłam na meczu, więc przynajmniej nie jest tak źle. Skończyłam wczoraj Casa de Papel, pierwszy sezon i chyba zacznę dzisiaj drugi, ale dzisiaj tak, zaczęłam od filmu, mam do napisania pracę, notatki na marketing i drugi film po południu. Także może wieczorem uda mi się trochę rozerwać, bo mamy czwartek, a jutro jadę do Polski około 15 i będę na wieczór. Także trzymajcie kciuki, bo motywacja niby jest, ale nie wiem, jak, nie wiem, czy też tak macie, jak macie napisane pracę na 5000 słów, to najgorzej jest zacząć, po prostu nie wiesz w ogóle, co da się zabrać. No, więc jestem w ogóle głodna i lecę sobie zrobić śniadanko i teraz wam pokażę. Amarantusanka w wersji ala złote mleko z kurkumą, z cynamonem, z imbirem, do tego truskawki, migdały i wszystko ugotowane z daktylami na mleko owsianym. Nie wiem co wy na to, ale może zacznę robić outfity w vlogach. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek widać. W każdym razie mam na sobie różowy top, różowy sweter, do tego moje super lniane spodnie z Seaside Tones i moje buty, o które pytacie, w ogóle nie wiem co to było, ale buty, o które pytacie mnie często na Instagramie, to są buty, które kupiłam przy jakimś sklepie przy ulicy w Madrycie za 5 euro. Nie jest to raczej etyczna moda, ale kupiłam, było, minęło, więc nie będę ich wyrzucała. Pakuję tylko szybko torbę i lecę sobie pisać esej do kawiarni. Idę do Brummy Balls Donuts. Także napiję się jakiejś pysznej kawki, może coś spączkuję, bo ostatnio mam maraton jedzenia pączków. I zabieram was ze sobą, nie byłam tam jeszcze nigdy w środku, żeby posiedzieć. Boże, czemu to jest tak głośno? Witam w dolinie idealnej kawy, oczywiście z oatu. Mieliśmy taki super chleb. Czekaj, bo tego normalnie z tym serem nie serwujemy. Kochani, jest piątek i dojechałam do domu i tam są dla mnie paczki. Jestem tak podekscytowana. A w domu, jak zawsze, przepiękne kwiaty i słuchajcie, złota godzina, jest tak pięknie. To jest życie. Cześć, dzieciaczku. Śpisz? Nie śpisz, pomachasz do państwa? O, chyba nie. Kto kocha kropka? Dobra, nie kochacie go, to mój pies. Ale kto chce więcej kropka, ten łapka w górę. Teraz wam pokażę śniadanie dla mojej mamy, czyli owsianka z owocami i herbatka. A tak wygląda śniadanie w wersji Karo, czyli bałagan i tona masła orzechowego, którego moja mama nie lubi. Chciałam wam pokazać moje nowe spodnie z polskiej młodej marki Kolektyw. Bardzo fajne, nie wiem, to są cygaretki, się nazywa? Takie idealne na polskie lato, 15 stopni. Wiecie co wam powiem? Problem w moim domu jest taki, że mam wszędzie okna na dwie strony, więc gdziekolwiek bym nie stała, to nie mam jednolitego tła, tylko właśnie światło mi się odbija. No nieważne. Słuchajcie, jest sobota. Przyjechałam wczoraj BlaBlaCarem. Prawie nic nie nagrywałam ani w piątek, ani wczoraj. Jechałam już z pół dnia i jestem w Łodzi. I jestem tutaj na ponad tydzień. Na 10 dni przyjechałam, z czego większość to będzie opener i to będzie vlog z 2 tygodni. Nie będę za dużo nagrywała, bo chcę zrobić sobie totalny detoks online. Wrzucam trochę na Instagrama, ale raczej odpoczywam, no na openerze będziemy, słuchajcie, pod namiotem, więc też dostęp do elektryczności będzie ograniczony.
Dlatego może jakieś tam klipy pojedyncze się pojawią, ale generalnie nie będziemy za bardzo korzystały z telefonu, aparatu chyba nie biorę, bo się jednak mimo wszystko boję na polu namiotowym. Ja mimo wszystko zabieram Was ze sobą, ale to będzie taki zlepek jakichś randomowych rzeczy. Byłam zdecydowanie za dużo online i za dużo przed komputerem, ucząc się w ostatnich dniach i czuję się naprawdę wycieńczona i czuję się tak jakoś niedobrze i muszę trochę odreagować, dlatego trochę będę offline. A w ogóle jestem w pokoju mojego brata, bo tutaj nie nagrywałam. Tu mamy zwierzaki, tutaj jest łóżko. Moi drodzy, to jest najbardziej epicki obiad na ziemi. Kotlety sojowe a la piersi z kurczaka w panierce, młoda kapustka i stampot z boczniakami i jarmużem. Kochani, mama spełniła moje marzenie i upiekła mi ciasto kruche z bezą zakłafaby z naszymi wiśniami z ogródka. Po prostu. Moi drodzy, Boże, wykonywam taki farmer. Yeah. Jesteśmy już w na polu, zrobiliśmy namioty, tak, jedziemy po resztę rzeczy. Jest na zmianę lodowato i mega gorąco, więc ja nie rozumiem. Ale dzisiaj nasz pierwszy pizza. Pokażę wam jedzonko. Ja mam pokazać naszą pierwszą wieczerzę, czyli sałatkę bulgur kupną humusem i do tego mój sznycel, który widzieliście kilka klipów temu, bo to jest vlog włączony. A tu jest Julia. A. I nasz dom. A. Proszę, Julia, tworzy się na nie. Muszko z chrupkami zrobię miks i cornflakesowy, myśliwy z cynamonem i mąką. To jest mleko w ogóle? Najlepsze mleko ryżowe. Mleko mamy. I do tego jest jeszcze bryskwiczka. Jogi, mam kawkę, którą sobie zrobiłam w termosie wczoraj. Ja generalnie pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zrobić coś typu Open Air Zero Waste, więc uprzedzając jakieś komentarze na ten temat, jest to dosyć ciężkie, powiedziałabym. Także my póki zażyjemy na sałatkach z Biedronki. I słuchajcie, myślę o jodze, trochę udało się nagrać przez chwilę w takim skwarze, że było to ciężkie do przeżycia. A o 15 idziemy na Także przerwał nam telefon, ale kontynuując, sałatka bulgur z humusem na spodzie. Dzień drugi. Pozdrawiam serdecznie. Za 100 lat ludzie. Oczywiście zaczęłam od lokalnie, patriotycznie łódzkie pawłowego burger włoski bez sera, ale myślę, że będzie pyszny, bo nie ma sera. Nie mają sera? Trzeba być światło? W końcu mamy jedzenie i chyba jesteśmy bardzo szczęśliwe. Jemy! Julia prezentuje nasze musli. Mówiłam ci to chyba. Mówiłam wam chyba, że to jest mieszanka proteinowego musli Sweet Springa z zdrowymi cornflakesami, do tego mleczko ryżowo-migdałowe. Bananek, mam jeszcze pryskwinkę i stara kawa. Nagręcamy vloga, Julka tutaj śpi. Nasz czorek cudna, Inga, znowu Kebs i Julia, czyli dzieciorek. No, także idziemy oglądać mecz. Gra Anglia, lecimy. Dzień dobry, to jest ostatni dzień Openera. Zrobiliśmy go w ruchu, że jest bezglutenowy, bo tutaj jest kawerą. Ponieważ nie wyprzedali, więc kupujemy sobie frytki, a teraz czekamy na Bruno Marsa, jest piękny zachód słońca, ale na niego nie idziemy, ponieważ jesteśmy po drugiej stronie, siedzimy na krzesełkach, nie chcemy coś krzesełek, bo sobie
chcieć na koncercie. Sama bzdnia. Inspirują mnie raperzy. Jesteśmy w samochodzie i wracamy do Łodzi, a z tyłu mamy takie towarzystwo. Takie słodkie. Słodkie dzieci, przystojniaczki, pani kierowczyni. Witamy.